Wiadomości z powiatu nyskiego. Przebudowa ulicy Piastowskiej wchodzi w kolejny etap, w kolejną fazę, trochę trudną, bo musimy zamknąć ulicę Chopina. Pierwotnie zakładaliśmy, że będzie częściowo odbywać się to pod ruchem, ale chcemy wykorzystać wakacje, chcemy wykorzystać to, że ruch w mieście jest słabszy i jednocześnie zamkniemy oba kierunki ulicy Chopina na jakiś czas. Myślimy, że to będzie około 3 tygodni, kiedy będzie wybudowane i zaznaczone przynajmniej połowa ronda i wtedy będziemy mogli fragment ruchu przynajmniej jednostronnym puścić na pierwszej warstwie nawierzchni. Zobaczymy, jak ta faza będzie przebiegać. Na pewno chcemy, aby ograniczony ruch, ale jednak w obu kierunkach na Chopina odbywał się już we wrześniu, kiedy nowy rok szkolny zawita. W tej chwili przyspieszyliśmy bardzo mocno na tym odcinku, który jest przygotowywany pod parking podziemny. Tutaj pomimo tego, że ciągle pani konserwator niestety nie daje nam jasnej odpowiedzi, jak mamy zabezpieczyć ten mur, my poszliśmy trochę przed szereg, przeprojektowujemy ten parking, przenosimy go o te kilkadziesiąt centymetrów w głąb jezdni. To wiąże się oczywiście z komplikacjami odnośnie wszelkich mediów, które biegną wzdłuż tego parkingu. Wiąże się to również z odrobiną podwyższonymi kosztami, ale damy sobie radę, nie czekamy już na decyzję pani konserwator, omijamy ten mur, chcemy, aby parking podziemny i cała inwestycja była zrealizowana w terminie, czyli w listopadzie bieżącego roku. A teraz z jednej strony chcemy właśnie zamknąć ulicę Chopina tak, aby wybudować rondo jedno i też drugie rondo obok szpitala, ale też z drugiej strony chcemy oddać jak najszybciej, a mianowicie za około 2-3 tygodnie fragment pomiędzy, niewielki fragment, ale jednak pomiędzy ulicą Bema a ulicą Drzymały, który umożliwiłby komunikację pawilonu handlowego zlokalizowanego tam, ale też odciąży fragment tego, co dzieje się obecnie na Armii Krajowej. Wiąże się oczywiście zamknięcie ulicy Chopina z objazdami i tutaj szczególnie mówię do tych, którzy będą podróżowali MZK. Większość linii MZK będzie puszczona przez ulicę, od ulicy Prudnickiej przez Celną. Zrobi się dwukierunkowy rynek przez krótki okres czasu i dalej w ulicę Wrocławską. No i też część objazdów będzie organizowana przez ulicę Armii Krajowej i Bohaterów Warszawy.